25. Festiwal Kompozytorów Polskich im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej wrócił po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Ale wrócił chyba w niezłym stylu, wróciliśmy do trzech dni festiwalowych. No i taką wisienką na torcie jest koncert finałowy, który odbywa się w Cavatina Hall, nowej, wspaniałej sali koncertowej w Bielsku-Białej. Hello, my name is Jean-Luc Tingo. I'm the first guest conductor of Beethoven Academy Orchestra. And we are very proud to play for you today in Bielsko-Biała. And the program is Polish, with a concerto by Chopin and then music by Dobzhinsky and Pallister, which are great composers. I'm so happy to play this music, and especially in the Cavatina Hall. It's my first time in the hall, and I'm really shocked how beautiful it is and how the acoustic is great. I'm Kjohei Sorita. I'm now here in Bielsko-Biała, Cavatina Hall. So it's for me the second time to perform here. I like this place. I feel like a nature, and sky is very clean and very beautiful sky. Someday I want to come back to here, maybe sometime. No, jestem taki wzruszony. Już dawno nie byłem na takim koncercie, a ten Japończyk zagrał, uważam, w stylu polskim. Bardzo, bardzo wzruszający koncert. Bardzo dziękujemy. Sala jest przepiękna. Koncert przepiękny, szczególnie gra na fortepianie. Nie trzeba nigdzie jeździć, jest w Bielsku-Białej. Po prostu można pójść na duchową ucztę. Ja mieszkam w Warszawie, no ale wie pan, tą salę widzę po raz pierwszy. Jestem tak zachwycona wnętrzem. No jest to, weszłam, nie myślałam, że wchodzę do Carnegie Hall. Naprawdę, jest to cudowne wnętrze. Bardzo dziękuję za koncert i gratuluję takiej pięknej sali.